prowadziliśmy działania, które ukierunkowaliśmy do czterech, grup. Jak wiadomo, to były osoby z problemem nadwagi i otyłości, oczywiście dzieci i młodzież, o których dzisiaj tutaj rozmawiamy więcej. To byli też konsumenci i to były kobiety w ciąży i karmiące. Trochę się czasem zmieniły, bo dziś możemy w ten sposób auto uszkodzić. Tak, możemy uszkodzić auto na wiele sposobów, możemy wybrać dowolny. Jeżeli chodzi o uruchamianie auta, to jeżeli samochód nie zapala, to nie powinniśmy go jakoś strasznie maltretować. Mówię tutaj o autach powiedzmy do 10 lat, jeżeli chodzi o wiek. Starszych autach też raczej tego nie powinniśmy robić. Generalnie, sprawny samochód z dobrym olejem silnikiem i olejem syntetycznym odpowiedniej lekkości czy temperatury, a sprawnym akumulatorem. Sprawnym akumulatorem i sprawnym układem zapłonowym z powodami, fajkami i świecami, że auto zadbane zapala. Nie ma siły, żeby nie zapalić. Nie ma rekordowego. W sklepach euro i na euro.pl. Tak, nawet jak jest 35, to też zapala. No chyba, że jest to dłużej na jakiś dziś jakiegoś paliwa strefnego, teraz na się wyprzedziła, wtedy niestety może się nie udać. Zgadza się. Wielu moich pacjentów ma problem z chrapaniem. Polecam im wyrób medyczny Desnoran. Spray do nosa Desnoran działa na najczęstszą przyczynę chrapania. Bardzo wysoką skuteczność działania Desnoranu potwierdziły badania kliniczne. Szerzonego i tak dalej. Dobrze. Wychodzimy rano. Skrabaczka, działamy, otwieramy drzwi, jak się uda, o ile posmarowaliśmy z silikonem uszczelki. Na przykład tak nie musimy, bo są fabrycznie posmarowane, zabezpieczone, ale tak, otwieramy samochód dobrze, zwrócić uwagę, zaczynamy od skrobania, a nie od uruchomienia silnika. Przypominam, że to pierwsze grzanie silnika na postoju grozi mandatem, po drugie jest to nieekologiczne, zatrudniamy środowisko, niszczymy sobie silnik, bo on tak się nie rozgrzeje, a poza wszystkim, wszystkie elementy auta powinny rozgrzewać się równomiernie. Równomiernie w czasie jazdy, tak. Więc skrobimy szyby, wsiadamy do środka, my zamykamy drzwi, żeby zaparowały nam szyby, przekręcamy kluczyk i widzimy, że taka drogika legno i lekko. Tak, wcale się nie świecą, lub się świecą, ale po przekręceniu kluczyka nic się nie dzieje. Albo przygasa nam światło na miejscach, albo przygasa światło, albo ktoś terkotanie pod maski. No to wszystko wskazuje, że najpewniej wypala można akumulator. Tradycyjny polski smak, nowe recepturę i chrupiące kiełbaski, tak, smak tego polskiego wina, prawdziwe drogi, tylko na stadoinę, doktor nauk medycznych, Michał Lebiedowski. Starszy osób nie zdaje sobie sprawy, jak ważne jest stosowanie odpowiedniego dla nich preparatu gazowego. Dlatego osobom w tym wieku polecam Omak Cardio, bo właśnie suplement diety Omak Cardio oprócz magnezu doskonałej biorytencji zawiera dodatkowe składniki, które są potrzebne osobom. Bardzo starszy stosuje na Omak Cardio i mogę powiedzieć, że jest to najporównujące dla seniorów, że Omak taki powinien być magnes. Ale ten rdzej ma średnicę naszego małego palca, to już jest bardzo dobrze. I tak jak mówiłem, to nie wiem, nie wszyscy słuchacze może pamiętają małego Fiata, ale przewód łączący akumulator z klemet plusową z rozrusznikiem maluchów jest genialnie nadawał i z tego zawsze robiliśmy przewody rozruchowe. Przede wszystkim był długi. Długi miał 1220 Sergiusz Piotrkowski, lewicowy premier Grecji Aleksis Tsipras przekazał oświadczenie swojej partii Syriza po śmierci Fidela Castro. Historia przyznała rację Fidelowi napisaną w nim: żegnaj komendancie ku wieczystemu zwycięstwu ludów, dodał Tsipras. A za Fidela Castro i naród Kubę modlił się także w Watykanie papież Franciszek, złożył kondolencje władzom i narodowi państwa po śmierci byłego przywódcy. Papież spotkał się z Fidelem Castro we wrześniu zeszłego roku podczas swojej wizyty w Hawanie. Odwiedził go w jego rezydencji. Przewodniczący SLD Włodzimierz Czarzasty uważa, że propozycja rządu po obniżeniu emerytury byłych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL to skandal. Zapowiedział, że sojusz odkręci te zmiany, jeśli będzie miał wpływ na rządzenie w Polsce. Na konferencji prasowej w Białymstoku Czarzasty przekonywał, że, to cytat, ten rząd nienawidzi ludzi, którzy byli aktywni przed rokiem 1989. Dzisiaj są służby mundurowe, jutro będą celnicy, pojutrze będą żołnierze, urzędnicy państwowi, a za kilka dni albo za kilka miesięcy będą nauczyciele. Jakim prądem dysponujemy, czyli jakie jest to pierwsze uderzenie. Oczywiście w jakiejś tam temperaturze, nazwijmy to pokojowej, bo przyjedziemy do tego serwisu już samochodem nagrzanym, ale te testy są w stanie nam pokazać, w jakim stanie mniej więcej jest akumulator, czy tę kolejną zimę przeżyje, czy nie. No pamiętajmy, że przy mrozie on traci na pojemność. No więc właśnie, traci na sprawność. Tak jest. No i teraz, jeżeli zadbamy o to wszystko, no to szansa na to, że
głośnik bardzo powoli kręciłem turbowym. W tych najnowszych autach może być tak, że komputer wiedząc, jakby rozpoznając duży spadek napięcia, w ogóle nie pozwoli na uruchomienie rozrusznika, wtedy się po prostu nic nie będzie działo, a będziemy wiedzieli, że to jest wina prądu. Możemy tutaj spróbować rozruchu, znaczy pożyczając prąd od sąsiada. Staramy się nie uruchamiać samochodu na tych. Jeżeli ktoś tego nigdy nie robił, to może to się nie udać. Nie ciągajmy samochodu za samochodem. W zasadzie, jeżeli ktoś ma doświadczenie, jest w stanie w ten sposób uruchomić auto pod warunkiem, że ono jest sprawne, bo jeżeli jest w stanie katastrofalnym, to można się przez 20 minut ciągać. Mało tego, jeżeli to jest diesel i jest duży mróz, to świece żarowe nie spełnią swojej funkcji, bo nie będą miały tak, ale obowiązywać tam, ale gdzie one są żywieni, 100 metrów ciągnięcia na holu pozwoli podgrzać powietrze samym sprężaniem. Natomiast to są wszystkie sytuacje niezwykle trudne dla naszego silnika, więc staramy się tego nie robić. Jeżeli nie świecą się w ogóle kontrolki o przykręceniu kluczyka, nie uruchamiajmy samochodu ani na pych, ani przez przewody, nie pożyczajmy prądu od sąsiada, bo nie wiemy, w jakim stanie jest akumulator. No już właściwie jeżeli za dwa tygodnie, na początku grudnia, odbędzie się konferencja podsumowująca te wszystkie nasze działania, które w instytucie prowadziliśmy. Każde zadanie będzie prezentowało wyniki, które uzyskaliśmy w ramach prowadzenia tego projektu. Oczywiście te wyniki będą też opublikowane w formie raportu, bo danych uzyskaliśmy dosyć dużo, więc jeszcze będziemy je dopracowywać, opracowywać i powstanie taki raport końcowy z realizacji tego projektu w instytucie. Bo panie reprezentujemy jakby taki podpunkt ospale, w tej części drugiej, edukacja zasady żywienia przedszkola, szkoła, dokładnie, szkoła i przedszkole przyjazne żywieniu i aktywności fizycznej. Gdy wejdzie się na stronę, można znaleźć bardzo dużo ciekawych informacji właśnie dla każdego. Dokładnie tak. Nawet porady wynika całego dla nauczycieli, dla rodziców. Nasze zadanie, ta czy ta edukacja w szkole żywieniowa dzieci i młodzieży polegała na tym, taką ideą, która nam przyświecała, było to, że ten program był skierowany do całego środowiska szkolnego. Czyli nasz program obejmował zarówno uczniów, jak i nauczycieli, wszystkich pracowników szkoły, a także rodziców, co jest bardzo ważne. I szkoła miała za zadanie stworzyć takie dogodne środowisko. Czyli co jest ważne, ten program nie był skierowany do jakiejś określonej klasy, czy określonego poziomu edukacyjnego, tylko do całej społeczności. Ale występował ten, kto chciał, rozumiem. Czy doszła informacja do wszystkich szkół w Polsce, jak to było? Tak, występował ten, kto chciał, natomiast mieliśmy dosyć rozbudowaną strukturę, mieliśmy 16 koordynatorów, jeden koordynator na jedno województwo i też on znał swój teren, wiedział na przykład, gdzie takie działania trzeba skierować. Tak? Wiadomo, że placówki u nas w Polsce różnie działają, to znaczy są placówki bardzo prężne, gdzie ta idea zdrowego stylu życia jest już dosyć dobrze utrwalona i tutaj oczywiście one też korzystały z naszego programu, natomiast były też placówki, gdzie troszeczkę ta edukacja była, powiedzmy, po macoszemu traktowana i też były takie placówki, które zgłaszały się do naszego programu i wtedy mogły dużo zyskać dzięki temu. A jak panie spostrzegacie, bo nieraz gdy prowadziłam programy o tym, że pojawiły się kwestie żywienia dzieci w przedszkolach, bo najczęściej się pojawiło, albo tych pierwszych klasach szkoły podstawowej, rodzice, którzy zwracają uwagę na zdrowe odżywienie, to bywali przerażeni tym, jak dzieci są karmione. I jestem ciekawa, ale to do was dociera, czy nastąpiła jakaś zmiana? W zasadzie nie. Potem jeszcze zapytała tą zmianę, w związku z zmianą przepisów, ale tak, tutaj w ogóle chodziło o to, jak, co dzieciom jest podawane na te obiady i tak dalej. I to strasznie, my rodzice się skarżyli, że to jest diesla, materia strasznie oporna, by to zmienić, dlatego to również, bo im rodzice mówili, jest ok, prawda, jeżeli nie było jednego zdania, które reprezentują wszystko, to bardzo trudno. Czy znasz jakieś wojny w resztę?
odbywają. Z naszych doświadczeń wynika, że to jest tak, że są albo rodzice bardzo zaangażowani, takich no nie jest tak naprawdę zbyt wielu, albo są tacy, którzy machają ręką i dla nich ważne jest, żeby dziecko wróciło z przedszkola, prawda, zadowolone, żeby cokolwiek zjadło, żeby nie było głodne. No, badanie, jakie prowadzimy, bo to nie tylko opinie tych rodziców zaangażowanych, ale też badanie widzimy, że no niestety w placówkach popełnianych było wiele różnych błędów żywieniowych, najczęstsze rzeczy to jest takie, to sobie wyobrażam, można oliwić najmniejszego, po prostu, żeby było wygodne. Tam nie ulegnie dopaleniu, jest taki argument, bo dzieci to lubią, ale to akurat chyba nie jest najlepszy, no tak, ale jeżeli ta argumentacja, ona ma dużą dozę racjonalizmu, bo mówi tak, bo ona jest zadać sobie nos na dziecko, co tu i teraz, konkretnie. No, bo jak ten to Markowski to polski, a nie wiadomo, kto jeszcze dziesięć nazwisk u cygana, bo czacek bywał i kota bywał. Nie ma naprawdę dobrego programu edukacyjnego bez włączenia rodzica w te działania. Jeżeli nie będziemy edukować rodzica, to te działania idą troszeczkę w próżni, bo szkoła nie zrobi wszystkiego. Jeżeli żywienie w szkole prowadzone jest z błędami i rodzic na to nie zwrócił uwagę, albo na przykład właśnie to, co pani powiedziała, że dziecko niech zje cokolwiek, byle zjadło. Moje dziecko na przykład jest takie sformułowanie mamy, moje dziecko na śniadanie je tylko płatki czekoladowe, albo je tylko drożdżówkę i ono nie zje nic innego, prawda? Albo parówkę, albo śniadanie wchodzą w szczegóły, tak? Albo absolutnie moje dziecko nie je buraczków, albo tam jakiegoś warzywa. Jeżeli teraz dziecko w przedszkolu, właśnie przedszkole jest takim pięknym miejscem do kształtowania tych nawyków żywieniowych, dokładnie, rodzice nie biorą pod uwagę, że dzieci w przedszkolu jedzą w grupie, prawda? Więc nie utrwalajmy tych błędnych nawyków, które wyniosło no niestety z domu, tylko właśnie pozwólmy dziecku na to, żeby tą wyobraźnię żywieniową sobie kształtowało chociażby w przedszkolu. Natomiast no, musi być ta współpraca i my w naszym programie Szwajcarskim namawialiśmy bardzo i to był taki też jedno z naszych priorytetów, tak, i priorytetów współpraca przedszkola czy szkoły z rodzicem, forma edukacji. Ona była bardzo dowolna, myśmy nie narzucali tak. Nasz program nie jest takim sztampowym, że trzeba koniecznie robić określone działania. Gama tych jakby działań była bardzo dowolna i chociażby tym przykładem jest ta edukacja rodzica, która mogła być prowadzona bardzo w różnej formie. Tak? Jeżeli teraz jest tam współpraca, no to wtedy zupełnie inaczej wygląda kształtowanie tego nawyków. Czyli to, co się dzieje w przedszkolu czy szkole, jest kontynuowane w domu. A jakie najczęstsze błędy, jeśli chodzi o to, że żywienie dzieci w przedszkolach ciągle jeszcze występują? Znaczy powiem tak, jakie błędy występowały, zanim weszło w życie rozporządzenie tak zwane, prawda, sklepikowe, które też reguluje kwestie żywienia zbiorowego. Ale to, co przed 2015 rokiem najczęściej było stwierdzane, to na przykład zbyt mała ilość warzyw w proponowanych posiłkach. Bardzo mało albo w ogóle potraw z nasion roślin strączkowych. Bardzo rzadko podawane ryby. Niezwykle mały udział produktów pełnoziarnistych spożowych w tych posiłkach, które jedzą dzieci. Białe pieczywo, słodycze, a więc cukier. Produkty przetworzone. Bardzo dużo soli, cukru, produktów. Pamiętam taką anegdotę, dotyczy, nie zdają sobie sprawy, że trzylatek, no to już jest duże dziecko, prawda? Tak naprawdę już jego smakowitość kształtowaliśmy jeszcze wcześniej, prawda? Więc tutaj właściwie już apel do rodziców młodszych dzieci, że nie doschładzajmy im i nie psujmy ich, ponieważ dziecko ma taką naturalną potrzebę nawet, tylko żeby smakować potrawy naturalne. Także robienie na przykład twarożku i dosładzanie go cukrem jest zupełnie zbędne. Robienie na przykład kompotu i dosładzanie można oczywiście troszeczkę posłodzić, ale to nie muszą być zaraz białe rzepki czubate. Czy dosalanie na przykład dzieci teraz jedzą razem z rodzicami, no i bardzo dobrze, natomiast no, nie musimy im solić tak bardzo tej zupy, ponieważ ten produkt się robi bardzo wysoki i potem ono nie zje po prostu niesłonej potrawy. A ja tylko dodam jeszcze, że to też jest jeden z błędów często popełnianych przez rodziców, że my doprawiamy dzieciom potrawy
tak jakbyśmy sami siedli. A tak naprawdę nasze dziecko może jeść mniej cukru, mniej soli. Mogłoby, prawda? Gdybyśmy go do tego nie przyzwyczajali. My już jesteśmy dorośli, mamy pewne określone przyzwyczajenia stojakowe, że my też za dużo soli dajemy. To głodu nie czasić, ale nie uczmy, nie uczmy tego naszych dzieci. Więc zacznijmy zmianę od siebie, bo to jest trochę tak, że to my rzeczywiście dorośli powinniśmy być tak wojnowo, no ale ty sobie tyle soli, dlaczego ja nie mogę? To ładnie właśnie bardzo ważną kwestię pani poruszyła, bo tak naprawdę nie możemy mówić o edukacji dziecka, prawda? I o tym, żeby je kształtować nawet jeżeli sami zmieniać u siebie nie absolutnie. To się nie stanie, także pokazujmy, a nie mówmy co trzeba. To też jest fajne, bo to są dwie rzeczy, które się przenikają. Ta edukacja rodzica, edukacja dziecka. My często ze szkół mamy takie głosy, że w szkole dziecko coś usłyszało, przyszło do domu i mamo, od dzisiaj koniecznie musi być ryba raz w tygodniu. Chyba ta kamera Huawei to najgorsza. Albo tato, dlaczego ty pijesz kawę? Konekcje będziemy dalej. Także zdarzają się takie przypadki, to pokazuje, że szkoła czy przedszkola może być fantastycznym miejscem do edukacji poprzez edukację dziecka, ale także rodzica poprzez dziecko. Poza tym ja jeszcze tutaj chcę wtrącić. W naszym programie szwajcarskim żeśmy bardzo dużą rolę kładli na to, co dzieci same wykonują w szkole. To były oczywiście w zależności od stopnia, ponieważ to były szkoły i podstawowe, i gimnazje, i szkoły ponadgimnazjalne. Więc uczniowie sami musieli zaproponować coś, pewne działania. Proszę, naprawdę mi uwierzyć, że wyobraźnia dzieci dotycząca form przekazu, tej właśnie promocji, jak my to ładnie mówimy, jest po prostu niesamowita. My w instytucie nawet czerpiemy te pomysły od nich, ponieważ prace, jakie wykonywały, spoty, reklamy. Musiałabym tutaj przynieść albo pokazać, czy prace dzieci, czy właśnie spoty dzieci na temat zdrowego żywienia, czy hasła, czy formę zabawy. Zresztą odsyłamy na stronę internetową projektu, bo tam, no właśnie w związku z tym, że te prace były tak fantastyczne i dzieci, młodzież miały tak cudowne pomysły na promocję zdrowia, wrzuciłyśmy kilka prezentacji z pracami, z pomysłami, z hasłami, bo uznałyśmy, że to jest na tyle fajne, że dobrze by to było szerzej pokazało założenie naszego programu, że rodzice też mieli uczestniczyć w tym, tak, żeby były na przykład organizowane wystawy dla dzieci, były dla rodziców, były na przykład festyny rodzinne, gdzie rodzice byli jakoś tam włączeni w te działania. I naprawdę, no tutaj, korzystając z okazji, mój taki apel do rodziców, wiadomo, no, rodzice są zapracowani, nie mają czasami czasu, ale proszę mi wierzyć, że te działania w szkole, one są najczęściej planowane, tak? Więc my na początku roku szkolnego możemy się zorientować, jaka jest tradycja szkoły, co możemy zrobić, uczestnicząc, jeżeli rodzic uczestniczy w takich zajęciach, daje przekaz dziecku, że to, co ono robi, to jest fajnie, że tych form właśnie takiego zdrowego stylu życia jest bardzo dużo i też na terenie szkoły może się odbywać. No tylko warunek. Rodzic musi w tym uczestniczyć. A proszę, bo przez moment chcę wyjaśnić coś najbardziej sobie. Ta zmiana przepisów w rok 2015, potem te protesty, już ta symboliczna drożdżówka, czy może, czy nie może, czy potem była jakaś modyfikacja tych przepisów, czy pozostały jakby przez wielu postrzegane jako rygorystyczne. One, pierwsze przepisy, jakie weszły, rozporządzenie, to był rok 2015. Tak jak pani mówiła, no tutaj różne środowiska protestowały i od roku 2016 no weszła taka znowelizowana forma tego rozporządzenia, która generalnie złagodziła bardzo te przepisy, które wcześniej były. Dużo mniej, bym powiedziała, dokładnie są doprecyzowane pewne rzeczy. I to nowe rozporządzenie, no po pierwsze, dopuszcza na przykład drożdżówki, jeśli chodzi o skalę tak zwaną ograniczoną odprawę drożdżówki, czyli to nie jest już ta sama mniejszej zawartości, która była prób. Znaczy ja powiem tak, my w ogóle bardzo się cieszymy z tej legislacji, tak, ponieważ teraz żywienie placówka oświatowych, jak to ładnie mówimy, czyli przedszkola i szkoły i nie tylko, jest jednak uregulowane prawnie. I dobrze się stało, że w ogóle zaczęliśmy o tym mówić, tak? Oczywiście były protesty i były różne pomysły na to, żeby to
trochę złagodzić, natomiast dobrze się stało, że jest taka dyskusja, że wreszcie zaczęliśmy mówić o problemie żywienia dzieci w polskiej szkole. Myślę, że to jest bardzo dobre. Prawie 2 miliardy złotych, które dzisiaj są za akcyzy do budżetu państwa rocznie, mają pozostać na tym samym poziomie. Dobrze, certyfikaty ale, Panie Marku, patologia w zakresie żywienia, certyfikaty w zakresie aktywności fizycznej, pośród szkół, które się zgłosiły, które spełniły pewne warunki. Dokładnie tak, ale tam było narzucone na przykład opis, kryteria, umożliwienie uczniom spożycia drugiego śniadania w klasie, stołówce i tak dalej. I po prostu to zrobić, musieli spełnić wszystkie kryteria. Kryteria były różnie opracowywane w zależności od poziomu edukacyjnego, czyli od przedszkola do adosu, oczekiwaliśmy czegoś innego, prawda, od starszych dzieci czegoś innego. I placówka, żeby otrzymać ten certyfikat, musiała spełnić wszystkie kryteria uwzględnione w dokumentacji dotyczące zarówno żywienia, jak i aktywności fizycznej. Tak podsumowują wszystkie placówki, które mają nasz certyfikat szkoły przyjaznej żywieniu i aktywności fizycznej bądź przedszkola. To są naprawdę placówki bardzo dobre, gdzie no, ten kryzys życia jest jak najważniejszy. Myślę, że nie. Dzisiejsza sytuacja jest taka, w której obecne proponowane przez Ministerstwo Spraw, które być może zmienią się we wtorek na posiedzeniu Senatu, są mniej więcej takie jak dziś. To jest sytuacja taka, w której samochody nowe bez budżetu nic na tym nie skorzystają. Oczywiście akcyza na samochody powyżej 2 litrów, samochody stosunkowo zajmujące mniejszą część polskiego rynku, oczywiście raz spadnie, ponieważ 18%, które dzisiaj funkcjonuje, powoduje, że te akcyzy przy samochodach za kilka tysięcy są stosunkowo duże. To jest właśnie problem, że przez to, że one są bardzo duże, to te samochody najdroższe, bo gdy miliona złotych czy są bardzo często rejestrowane w Czechach i powoduje to, że te akcyzy w ogóle w ogóle Polska nie ma zbliżać ich ani złotu rzecz. Panie Marku, do szkolenia, który sobie kupić kawalerkę jest rozwiązanie. Podatku akcyzowym między Polską a Czechami na to, że okazja czyni nie widzi ciągłości, nazywają to optymalizacją podatkową. Panie Macieju, a być może zamiast zmieniać stawki akcyzy, należałoby najpierw uporządkować rynek samochodów używanych w Polsce, bo jak się domyślam, to jest dopiero taka orka na ugorze. Pan reprezentuje Stowarzyszenie Komunistów, więc firmy, które płacą podatki, ale również zatrudniają. Tymczasem mamy do czynienia z tym panem chronem, czyli jak mówię, pan, który występuje we wejściu w zamianie z płatami. Fajer zadawał szara strofa, jeśli chodzi o handel samochodami używanymi. Ktoś to w ogóle usiłował policzyć w naszym kraju. Jest bardzo dużo danych, którzy powinny skonfigurowanie z całej strefy. Natomiast czeski minister spraw zagranicznych Lubomir Zaorany przypomniał, że Castro poparł w
1968 roku z tłumieniem Praskiej Wiosny, a deklarowane przez kubańskiego przywódcę obietnice reform, reform zakończyły się prześladowaniami opozycji, cenzurą prasy i zakazem emigrowania. Dlatego przynajmniej dla nas jego postać nie jest romantyczną legendą, podkreślił Zaorałek. Dziś rano kubańska telewizja poinformowała o śmierci Fidela Castro. Zarzuty dotyczące niegospodarności i przewłaszczenia mienia przedstawiła katowicka prokuratura 11 osobom zatrzymanym w związku z nieprawidłowościami w spółdzielczej kasie oszczędności lokalnetowej Wesoła w Mysłowicach, po przesłuchaniu wszyscy zostali zwolnieni za poręczenie majątkowe. Silne trzęsienie ziemi nawiedziło nocą północno-zachodnie Chiny, pokryło granice Tadżyki Stany i Kirgistanem. Zginęła co najmniej jedna osoba, wiele domów zostało zniszczonych lub uszkodzonych. Wstrząsy uszkodziły też 100 tysiąc niegodnych. Policjalny bardzo mocno niweluje takie patologie. O tym co tego jesteśmy zgodni. Mamy tylko spór o to, radio jak wysokie powinny być w tabeli zaproponowanej przez Ministerstwo Finansów. Pozdaję pan sobie zdrowia, panie Marku, że klient pana Macieja nie przyjdzie do pana kupując auto za 15 tysięcy, bo samochód za... Nie, teraz kosztuje średnie auto branie nowe u dealera 55 netto do 60 tysięcy netto. Ale to nawet nie o to chodzi. Nikt nie myśli o tym, że ludzie, którzy kupują samochody używane, nagle zaczną być... Jesteśmy biednym społeczeństwem. To jest argument w ogóle... Wciąż jeszcze. Jesteśmy biednym społeczeństwem, ale jesteśmy tak samo bogatym społeczeństwem jak społeczeństwo czeskie, tak samo jak słowackie, tak samo jak węgierskie, bogatsze niż rumuńskie. A cały czas skończącym się programem na to, ile kupuje się samochodów nowych w Polsce, w tych krajach, które powiedziałem, to one są trzykrotnie niższe, czterokrotnie niższe, dwukrotnie niższe. Mamy niższe z każdych kupowanych nowych samochodów niż Rumunia. Jeżeli ktoś udowodni, że Rumuni są biedniejsi od Polaków, ja staję takie szranki. Rumuni zachowali własną markę. To nie da się dobrze rozumieć. Po prostu. Ja znalazłam na stronie i odsyłam Państwa do tych stron, czyli www.zachowajrównowagę.pl i potem znaleźć tą działkę i zakład, gdzie tam młodzież i tam masy, wiele, wiele, ale to nie masy, prawda, zakończenie, nie, to wszystko my. I tam sobie otworzyłam piramidę, piramidę żywieniową, a także piramidę aktywności fizycznej. Bardzo fajne, ale powiedzmy o piramidzie żywieniowej. Od dłuższego, zmieniła się od dłuższego czasu, to dopiero od kilku lat. To, co tam na dole było zboża, takie siakie, to teraz na dole jest ruch. Ponieważ tak, dokładnie tak, bo w zdrowym stylu życia możemy mówić tylko wtedy, kiedy zdrowemu żywieniu towarzyszy ruch. My jako społeczeństwo niestety jesteśmy w ruch i to nam pokazują wszystkie badania, a jest coraz mniej ruchliwe. Zgadza się, przecież jeszcze kilka lat temu, jak co na rodziców chodziłyśmy do szkoły, to mówiłyśmy, że małe dzieci to mają naturalną potrzebę ruchu, dopóki nie wezmą do ręki smartfona. Jakby ta naturalna potrzeba ruchu gdzieś się schowała, znaczy ruch przełożył się na ruch kciuków albo palców na smartfonie, tablecie czy przy komputerze. Dlatego w podstawie piramidy nowej znalazł się ten ruch, żeby podkreślić jego ogromne znaczenie w profilaktyce chorób nadlewaliwego żywienia. Dlatego chcę podkreślić, że spojrzymy na tą piramidę i właśnie tą podstawę i ten ruch, proszę zobaczyć, co tam jest i co te osoby społecznie wykonują. Tam jest na przykład chodzenie po schodach, tak? O, już też jest aktywność fizyczna. Tam jest wyjście na spacer, tam jest wyjście na rower, a więc to nie są jakieś dyscypliny sportowe strasznie drogie, które my musimy wykonywać i zapisywać się na sprzęt, kupować. Nie, okazuje się, że aktywnością fizyczną to już jest pochodzenie po schodach, bo my nie chodzimy już po schodach, prawda? A więc ta aktywność fizyczna, taka codzienna nawet, również jest ważna. Jeśli rannika, wszędzie jeździmy samochodem, dzieci też jeżdżą samochodem, są podwożone, dowożone. Tak, ja obserwuję, czasami mam dzieci w szkole, jak rodzice... Mam wrażenie, że gdyby mogli, to by dzieci pod samo wejście do szkoły zawieźli, a parking jest 100-150 metrów dalej. Naprawdę, fajnie by było to dziecko wysadzić, żeby ono jeszcze przed tymi kilkoma godzinami w szkole, w ławce, przeszło się trochę na świeże powietrze. Dokładnie, poza tym, tak jak mówimy o żywieniu, tak, o tym dobrym przykładzie, a więc to mamy dokładnie to samo z aktywnością fizyczną. Aktywność fizyczna musi być też przyjemnością i ten sport, czy w ogóle ten
czynności, które wykonujemy, też muszą być pewną przyjemnością dla dziecka. I teraz to jest rola rodzica, tak? Żeby dziecko zachęcić, żeby wybrało sobie coś, co będzie lubiło, tak? Niech to będzie rower, niech to będzie spacer, niech to może być jeszcze coś innego. Tylko na przykład jak jedziemy na basen, to może też popływajmy trochę z dzieckiem, tak? Albo jeżeli jedziemy gdzieś na jakieś zajęcia, no to też może poćwiczmy. Może też pójdźmy gdzieś na spacer jakiś taki bardziej intensywny, ale zróbmy to razem z dzieckiem. To jest tak, że na placu Zaba jeszcze widać te małe dzieci w wieku przedszkolnym, a potem te dzieci gdzieś znikają, bo ja z jednej strony domu mam właśnie taki plac zabaw, gdzie tam wchodzą właśnie Zobie, Mary, babcie, dziadkowie z dziećmi, a po drugiej stronie piękne boisko, gdzie stoją bramki, ale ono kiedyś służyło, prawda? Wybiegają, leżą nisko, ale tam już nie ma ze mnie, właśnie grają. Tutaj się przypomniało, jak byli to mniej, o takich naszych zabawach podwórkowych, gdzie kiedyś to było zupełnie normalne, że się grało na przykład w gumę, czy w klasę, czy w piłkę, czy w chowa ogień, chociażby, czy tam dwa ognie. No teraz, no nie wiem, czy to już jest śmieszne, czy nie, ale... Wiecie państwo, jest bydlęcy świat i jemu tutaj na niczym nie zależy. Zobaczymy, jakie będą poczynania Putina, Trumpa, no i innych, ale wiecie państwo, zawsze chodzi o dobre imię, bo jeżeli nawet by Putin rozpoczął wojnę, na co nie ma pieniędzy, ale to wiecie państwo, jak nie w rozpaczy, to dla popisu pokazania się zemsty, ze złości, agresji. Teraz świat jest taki bydlęcy. Teraz świat jest taki agresywny, to gdyby tę wojnę wywołał, no to nawet gdyby ktoś miał przeżyć, no to w internecie będzie. Proszę państwa, że Putin jest winny. Putin łamał cały jego system komunistyczny, łamał oszustwo i to wtedy wyjdzie. Czyli, że chodzi o dobre imię. Nawet ta Ewka mówiła o tej Litwie, że ta Litka jest komunistką. Komunistką i ta Litka się przecież i tak nie przyzna. Także ruszajmy się zdrowi rodzice. Znaczy, ruszajmy się zdrowo, kochani rodzice. Tak, dla zdrowia naszych dzieci. To jest bardzo ważne. Porozmawiamy jeszcze o tym tworzeniu nawyków, jak pani już słusznie powiedział, to się powinno zacząć. Coraz więcej. Właściwie, że się godzi sam rodzicą od pierwszych godzin życia dziecka, bo potem zmiana, coś, co jest utrwalone, jest bardzo trudne. Co więcej, pojęcie, tak jak pani powiedziała, rodziców, to jest utrwalone. Tak ma być, bo moje dziecko na przykład nie lubi oczywiście, to przeciw temu nie lubi, wychodzi cała ta współczesna pedagogika, może tutaj do karykatury robię, która mówi, niech dziecko, nie zmuszaj dziecka, a niech dziecko sobie wybiera, niech ma tę przyjemność. No i mądre postępowanie, rzeczywiście można w to pogodzić i pozwalanie dziecku na eksplorację, na poznawanie nowych rzeczy, prawda? A nie takie utrwalanie, gdy potem się pojawia, no nie lubi, no to jak nie lubi, to fajnie, bo ma prawo nie lubić, prawda? Może on ma prawo nie lubić, a co dziecko to wynikło, że on nie lubi? Ja myślę, że jeżeli dziecko nie lubi czegoś, to jeszcze nie jest dramat, a jeżeli ono nie lubi jednej, czy dwóch, czy nawet trzech cierpienia, na dorosłym ma prawo nie lubić. Natomiast problem pojawia się wtedy, kiedy dziecko zaczyna wybierać to, co lubi. To jest tylko te 3-4. Znamy takie dzieci, które mają po prostu wybrane produkty, ich ulubione i nie są w stanie zjeść nic innego na śniadanie, na przykład niż dany produkt czy dana potrawa, no i wtedy już pojawia się problem. Tak, tym bardziej, że to też wiemy na podstawie różnych badań, tylko dotyczy to oczywiście młodszych dzieci, takich, które włączamy do diety nowe produkty, że czasami jest tak, że może dziecku coś nie zasmakować, ale nie dlatego, czy ono się krzywi i mówi, że niedobre, ale to nie zawsze jest wynikiem jakiegoś smaku. Czasami chodzi o teksturę, czasami chodzi o wygląd. Badania pokazują, że czasami trzeba nawet 10-krotnie wystawić dziecku na działanie tego produktu, żeby ono ten produkt w końcu zaakceptowało. Więc tutaj to jest chyba kwestia jakiejś takiej konsekwencji, cierpliwości rodziców, żeby się nie zniechęcać odmową dziecka, tylko po kilku dniach
ponownie podać dziecku ten produkt, o którym ono może tak nie bardzo mu smakuje, tak? I jest szansa, że za którymś razem dziecko jednak ten produkt zaakceptuje. Poza tym jeszcze chciałam powiedzieć jedną rzecz, że pamiętajmy o regularności posiłków. Bo jeżeli dziecko zje śniadanie, dziecko powinno jeść 5 posiłków dziennie. I jeżeli teraz dziecko dojada między tymi posiłkami, jeżeli zje na przykład jakiś słodki bardzo produkt, tak? No to nie wymagajmy, żeby zjadł za chwilę obiad, tak? Też dostosowujmy objętość porcji do wiedzy, prawda? Inaczej będzie jadł dziecko 3-letnie, inaczej 10, a jeszcze inaczej 15. Czasami te porcje na polskim stole są przeogromne, tak? To dziecko już samym wyglądem się zniechęca, prawda? Bo jest tego tak strasznie dużo, więc też no nie przekarmiajmy dzieci i dbajmy o to, żeby były te regularne posiłki i róbmy przerwy między posiłkami. To bardzo często obserwuję małe dzieci, które już trzymają w rączce coś, prawda? Więc naprawdę okazanie dziecka tym samym błędnym podejściem. I potem nie wymagamy, że dziecko zje pełnowartościowy posiłek, jaki jest to taka kobieta, tak? Jeżeli ono zjadło chrupki, drożdżówkę, żelka i zapa i jeszcze pobyło spokojne, jak przywoływało spokojne. A też jakaś taka rada za rodzicą, bo czasami zdarza się, przychodzi rodzic, mówi, ale moje dziecko nic nie chce jeść. Znaków na niebie i na ziemi, samochody, które mają powyżej 10 lat, prawda, co dziecko zjadło, nagle się okazuje, że ono strasznie dużo zjadło, tylko że pomiędzy nieco większymi posiłkami, tak jak koleżanka mówiła, nie dziwmy się, jeśli dziecko się daje pomiędzy posiłkami, nie będzie chciało jej właściwych posiłków. Rodzice to odbierają właśnie jako to, że dziecko jeść nie chce. Porozmawiajmy na koniec, bo nam zostało mało czasu, chwileczkę o tej ważnej rzeczy, jaką są słodycze. Słodycze, które pełnią funkcję nagrody. Słodycze, które daje babcia, dziadek, gdy przychodzi, prawda? Dają nie ma babci, nie ma dziadka, pomierali. Jak sobie tutaj z tym poradzić? Na przykład, chyba się żyje. To pamiętam, że ktoś zadzwonił, powiedział ogień w domu, posłucha, to są i ogień w domu. Dzień słodyczy to jest jeden dzień, prawda? To jest bardzo trudne, może być trudne, na samym początku. Nie ma tak, pierwsze, dajmy te słodycze jak najpóźniej. Nie dawajmy dziecku, które ma rączek, półtora albo dwa. Przyciągnijmy jak najbardziej, najdłużej może daleko, jak kontakt. Dlatego, że jeżeli dziecko już zacznie iść, to ono będzie chciało. I oczywiście tu są pewne metody, o których teraz powiemy dalej, co możemy zrobić, żeby ograniczać te słodycze, bo faktycznie jest to problem. Wszystko zależy od tego, czy mamy już dziecko przyzwyczajone do smaku słodkiego, prawda? Bo jeśli dziecko lubi już słodycze, zostało do nich przyzwyczajone, potem trudno jest oczekiwać, że z dnia na dzień ono ten słodycze przestanie jeść tylko dlatego, że mama czy tata gdzieś przeczytali, że no, tak nie, jedno nie było za dużo, tak? Więc tutaj lepiej metodą małych kroczków wycofywać się z tego jedzenia słodyczy. I można oczywiście najzdrowszą formą słodyczy, są owoce. One też są słodkie, jednocześnie dostarczają nam składników mineralnych, witamin, błonnika, czyli tego, co dziecko rozwijające się, rosnące potrzebuje. No ale jeśli dziecko, prawda, dziecku te owoce nie wystarczają, wtedy możemy na przykład zaproponować taką, nazwijmy to, zdrowszą alternatywę słodyczy, czyli na przykład przygotować w domu jakieś batoniki na bazie suszonych owoców, pułatków, owsian, ale są sprzedawane tak gotowe w jednej z sieci bardzo popularnej drogeryjnej. To tutaj mamy, podchodzę do kasy i to fit, wszystko nowe. To właśnie, tutaj mamy taką radę, żeby dokładnie czytać informacje o wartości odżywczej, które zawsze znajdują się na opakowaniu. Przeczytajmy sobie skład i przeczytajmy sobie, ile cukru zawiera taki batonik, bo on niby jest fit, niby jest zdrowy, a jak zajrzymy, ile on ma cukru, to się okazuje, że ma czasami tyle cukru, ile taki tradycyjny baton. Jeśli zjadłby przesadzoną porcję, może po prostu tak trochę dziwne. Sami przygotujemy, mamy kontrolę nad ilością dodawanego cukru, nad jakością dodawanych składników, a potem stopniowo, powolu ograniczać. Możemy ograniczać owoc jeszcze raz dziennie, tak? Może po południu umówmy się z dzieckiem. To jest też taki dobry system umawiania się z dzieckiem, co dzisiaj zjesz słodkiego i kiedy, żeby ono wiedziało, że ono dostanie ten słodycz, ale w określonej porze i w określonej ilości. I potem zmniejszajmy to. To jest bardzo dobra metoda, właściwie już taka przetestowana, tak? I potem można nawet dojść właśnie do tego dwa razy w tygodniu, a może nam się uda raz w tygodniu, tak? Natomiast
jest oczywiście, no, Wojtek, utargam nam czasem taka chęć, żeby coś stworzyć, coś własnego, połączyć znane elementy w oryginalny sposób. To może stwórz własny zestaw AGD i więcej elementów połączyć. Proszę Państwa, na koniec programu przypomnijmy jeszcze raz strony, gdzie można znaleźć masę informacji. Także zapraszamy do zaglądania na stronę www.zachowajrównowagę.pl. Tam się znajdą informacje zarówno dla nauczycieli, dyrektorów szkół, jak i rodziców. Wiele ciekawych, merytorycznych informacji dotyczących żywienia dzieci, młodzieży, różnych zaleceń, rekomendacji, jak również sposobów realizacji edukacji żywieniowej w placówkach oświatowych. Z zawodnikami może program ten polsko-szwajcarski się kończy, który celem było propagowanie zdrowego stylu życia, zapobieganie otyłości. Pani Klaudia udział dzisiaj rozmawialiśmy właśnie o dzieciach, o młodzieży, Instytut Żywności i Żywienia reprezentował pani Anna Tanaszewska i pani Anna Janczewska. Wszyscy bardzo serdecznie pani. Również dziękujemy za zaproszenie. Dziękujemy bardzo. Weekend Radia Tok FM. Tym, którzy zatrzymali się w Hampton by Hilton, przypominamy, że logowanie, blogowanie, tweetowanie, SMS-owanie, e-mailowanie, przesyłanie, ładowanie i ściąganie multimediów jest u nas całkowicie bezpłatne. A tych, którzy płacą dodatkowo za to wszystko w swoim hotelu, w każdą zachęcamy, by następnym razem zarezerwowali Hampton by Hilton. Zawsze najniższe ceny przy rezerwacji. Wojtek, utargam nam czasem taka chęć, żeby coś stworzyć, coś własnego, połączyć znane elementy w oryginalny sposób. To może stwórz własny zestaw AGD i więcej elementów połączyć tym dalej. I wszystko będzie oryginalne. Wojtek, Ireneusz polecają. AGD w zestawie taniej aż do 10%. Na przykład piekarnik, płyta indukcyjna i zmywarka marki Elita w zestawie taniej o 367 zł. Sprawdź na zadowolenie.pl. Od piątku do niedzieli ciężnie 20% rabatem na całą kolekcję. Zapraszamy na zakupy. Dołącz do Heyer Club i odbieraj nagrody. Szczegółowe ofercje w sklepach Heyer. Już w sobotę 26 listopada w Warowniczu położone w Centrum Konferencyjnym Krzyżowa w Kośnicy. Piąty Dolnośląski Targ Organizacji Pozarządowych 2016. Ponad 60 organizacji pozarządowych, konferencje co na przykład i dlaczego. Ale występy artystyczne oraz prezentacje dolnośląskich organizacji jestem wolny. Zapraszamy. Z Państwa obecnością to będzie prawdziwe i społeczne supermocy. Szczegóły na stronie organizatora Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. NRW.org.pl. Wydarzenie dofinansowane ze środków budżetu samorządu województwa dolnośląskiego. Dekret Napoleona Black Friday rządzi w ten weekend w Iberii Supermarketach. Telewizory, kłódki, obuwie oraz akcje tych produktów mają aż do 30% taniej w postaci rabatu. Tak od piątku do niedzieli w okresie 7 listopada w regule akcji na Carrefour. Carrefour, wszystko dla Ciebie. Nie chcesz szukać syntetycznej witaminy C? Zatrzymali się w Hampton by Hilton. Przypominamy, że logowanie, blogowanie, tweetowanie, SMS-owanie, e-mailowanie, przesyłanie, ładowanie i ściąganie multimediów jest u nas całkowicie bezpłatne. A tych, którzy płacą dodatkowo za to wszystko w swoim hotelu, zachęcamy, by następnym razem zarezerwowali Hampton by Hilton. Zawsze najniższe ceny przy rezerwacji bezpośrednio na hilton.pl. Za górami, za lasami i szwarcwaldów mieszkała emerytka. Ja chcąc dzień wsiadała do swojego auta i jechała do wnuczka z prędkością 30 km na godzinę. Raz zdarzyło jej się przyspieszyć do 40. Chory i leżał w łóżeczku. Kupujesz bajkę o niemieckiej emerytce? Nie, słusznie. Kup auto z prawdziwą historią i przebiegiem. Jedź na www.dasweltauto.pl. Dasweld Auto. Samochody używane. Jakość gwarantowana. Jest 16. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Radio Tok FM. Różnica zdaniem w Komisji Europejskiej co do oceny rządów zmarłego przywódcy Kuby Fidela Castro. Powiemy też o zapowiedziach resortu rolnictwa dotyczących zmian w funkcjonowaniu systemu ubezpieczeń upraw. Sergiusz Piotrkowski. A także o komentarzach dotyczących Brexitu. Rozbieżne oceny świata i samych Kubańczyków pod adresem zmarłego przywódcy Kuby Fidela Castro. Setki osób na marszu poparcia dla prezydenta Łodzi. Nie wyprowadzi z jednego ze skoków ponad 2 miliony złotych. Kilkanaście osób z Rady Nadzorczej usłyszało zarzuty. To nie opublikowali przewodniczący Komisji Europejskiej Czeski premier Bogusław Sobotka ocenił, że kubański przywódca Fidel Castro najpierw jako
rewolucjonista budził w ludziach wielkie nadzieje, ale potem przekształcił się w dyktatora. Przewodniczący Komisji Europejskiej napisał, że Fidel Castro był postacią historyczną, poparł, że świat stracił człowieka, który był bohaterem dla wiedzy, który zmienił losy swojego kraju i którego wpływy były o wiele większe. Fidel Castro pozostanie jedną z rewolucyjnych postaci XX wieku, napisał szef komisji i dodał, że historia oceni jego dziedzictwo. Także szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini nazwała Fidela Castro historyczną postacią. Napisała, że był zdeterminowanym człowiekiem. Federica Mogherini nie wspomniała, podobnie jak szef komisji Jean-Claude Juncker, o łamaniu praw człowieka, prześladowaniach i zabójstwach tych, którzy nie popierali Fidela Castro. Zrobiła to komisarz do spraw handlu Cecilia Malmström, wpisem na jednym z portali społecznościowych. Fidel Castro był dyktatorem, który uciskał swój naród przez 50 lat. I dodała, dziwne uczucie, kiedy słyszy się w dzisiejszych doniesieniach o składanych na hołdę. Zrozumiemy w funkcjonowaniu systemu ubezpieczeń upraw rolników, zapowiedział resort rolnictwa. Zwiększy się wsparcie z budżetu państwa, ale również powstanie nowy podmiot oferujący takie wsparcie. Zmiany mają wejść w życie po nowym roku. Rolnicy, którzy ubezpieczyli swoje uprawy, mogą liczyć na dwukrotnie większe rekompensaty po przejściu gradownicy uraganu czy suszy. Państwo chce w przyszłym roku bardziej dopadać się do takich ubezpieczeń, powiedział minister rolnictwa Krzysztof Fidel. Wprowadziliśmy szereg instrumentów krajowych związanych z zarządzaniem ryzykiem. W stycznia wejdzie nowa ustawa o kapitału ubezpieczeniu upraw. Przeznaczyliśmy na to 917 milionów złotych. W tym rzeczywiście umożliwi to możliwość ilości ubezpieczeń. Ten kierunek przyjmujemy. Minister zapowiedział też powołanie nowej instytucji operującej ubezpieczenia dla producentów żywności. Brytyjczycy nie wiedzą jeszcze, co w praktyce będzie dla nich oznaczało wyjście z Unii Europejskiej, ani już słyszeć wezwania do kolejnego referendum unijnego. Decyzje dwóch byłych premierów, lejburzysta Tony Blair i jego konserwatywny poprzednik John Major, obaj byli premierzy wystąpili z konsultacją tego samego dnia, ale zapewniają, że to nie zmowa. Ustraje zachowanie dłuża z większymi przejaśnieniami temperatura od 6 do 7 stopni Celsjusza. Wobec zarzutów, które przed tygodniem usłyszała prezydent miasta. Zdaniem gorzowskiej prokuratury Hanna Zdanowska miała poświadczyć nieprawdę, kiedy z partnerem czy starała się operatywy w 2008 i 2009 roku. Podaję ale Lizakach na kaszę nie słyszałam. Dlaczego to bardzo dobry pomysł, ale że zmiany, które w Łodzi zaszły, to są pierwsze tak duże zmiany od 25 lat. Chcę poprzeć naszą panią prezydent. Gdyby nawet stało się tak, jak czego się zarzuca pani prezydent, to zważywszy, że świadczenie, które uzyskała, zwróciła, nie ma w ogóle przedmiotu sprawy. I to świadczy wyraźnie o tym, że to są instrumenty mieszania ludziom w głowie. Dziękuję, że jesteście ze mną. Dziękuję, że wspólnie tworzymy miasto, jakim jest Łódź. Sprawa trafiła do prokuratury po zawiadomieniu od ABW uznania polityków PO. Zarzuty dla Zdanowskiej to atak polityczny, a na marszu był reporter PKFM Bartosz Kąciołka. Zarzuty dotyczące niegospodarności i przywłaszczenia mienia przedstawiła katowicka prokuratura kilkunastu osobom zatrzymanym w związku z nieprawidłowościami w nieistniejącej już spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej Wesoła w Mysłowicach. Wśród nich są byli członkowie Rady Nadzorczej, w tym jej przewodniczący. Zarzuca się im wyprowadzenie ze skoku pieniędzy w oparciu o fikcyjne umowy. Chodzi o ponad 2 miliony złotych. Zlecenia zawierano z członkami rodzin osób zasiadających w Radzie Nadzorczej. Po przesłuchaniu wszyscy zostali zwolnieni za poręczenia majątkowe. Silne trzęsienie ziemi na wieczującą północno-zachodnich liniach w pobliżu granicy z Tadżykistanem i Kirgistanem. Zginęła co najmniej jedna osoba. Wiele domów zostało zniszczonych lub uszkodzonych. Wstrząsy, które nawiedziły górzyste i słabo zaludnione tereny, uszkodziły linię kolejową w rejonie miasta Akto. Według amerykańskiej służby geologicznej epicentrum trzęsienia znajdowało się na głębokości 75 km. Pogoda. W nocy zachmurzenie przeważnie duże, okresami opady deszczu na południu kraju, występne opady mrzawki, lokalnie mgły, temperatura na przeważającym obszarze od 0 do 3 stopni. Na północy kraju silny wiatr, w niedzielę przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu, temperatura od 2-4 stopni na północnym wschodzie i w centrum do 5-6 na południu na wybrzeżu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Zawiera cenione składniki wspierające naprawę. A do tego bonus. Suplement diety Proliver wspiera utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi. Proliver. Tabletki więcej.
przedstawia. Ciąg dalszy afery w rządzie. Opozycja zapowiada wniosek o wotum nieufności. Premier Kostrzewa ma oficjalnie ogłosić koniec koalicji. I co za tym idzie? Upadek rządu. Nie, a po co? Ale po to, patrioto, że gdy coś kupujesz, to po oczy budujesz. Pytasz, jak? Ale tak. Już jest parę, to a w podatku są szkoły, to rodzice. To lepsze są wyniki, łapie. Drugi odcinek jutro o 20.10 w HBO. W Narodowej Loterii Paragonowej. Co miesiąc do wygrania Opel Astra, notebooki Lenovo i iPady. Weekend Radia TOK FM. 6,5 minuty po godzinie 16. Dzień dobry Państwu, Ewa Podolska. Proszę Państwa, dzisiaj w Wysokich Obcasach, w dodatku do gazety wyborczej, znajdą Państwo bardzo ciekawy wywiad. Wywiad przeprowadziła Agnieszka Jucewicz, a rozmawiała z Panią Barbarą Karską-Karyłowską, która w tej chwili jest w naszym studiu. Dobry wieczór Pani. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Pani. Doktor Barbara Arska-Karłowska, psycholog kliniczny, pracuje Pani na SWPS-ie, Uniwersytecie Humanistycznym, bo tak teraz jest, wygląda pełna nazwa, tam jest Pani kierownikiem Zakładu Psychologii Klinicznej Dziecka. Ojcem, liderem, pewnym pretekstem do tej rozmowy jest film, który pojawił się na ekranach. Zdecydowanie był przywódcą rewolucji. Film to jest oczywiste. Bartosza Kowalskiego, był liderem, Plac tutaj to jest Zabaw. Trochę historia, umiejętność utrzymywania się przy władzy. Jeden z głównych takich konkurentów do mitu, może nie do przywództwa, bo do tego się o to się nie starał, ale do mitu był Ernesto Che Guevara, który w odpowiednim momencie zniknął ze sceny. I tutaj jest taka niewyjaśniona historia tego, na ile Castro miał na to wysłał do Boliwii i to wysłanie w tamtym czasie w takiej konfiguracja, jaka wtedy panowała, było właściwie równoznaczne z wcześniejszą lub późniejszą śmiercią. Mają z nimi problem. Ale ojca na również. Na przykład jednym z takich problemów jest agresja. Dlatego, że tak bywa. Z jednej strony to jest charakter Kubańczyków. Agresja w tym filmie. Temperament, ale to jest, jest to jedna taka ważna rzecz zasadnicza dla Ameryki Południowej i Łacińskiej. To znaczy to, że to Ameryka Południowa czuje się zdominowana przez Stany Zjednoczone, zawsze mieli z tym problem, Stany Zjednoczone zawsze wywierały tam jakieś naciski polityczne, machlojki, obalanie z rządów i tak dalej. A Fidel był jedynym z tych przywódców Ameryki Łacińskiej pierwszym, który się przeciwstawił dominacji Stanów Zjednoczonych. I to dla nich ma takie psychologiczne niezwykle ważne. Nie wierzę, niezwykle ważne. Czy pomyślała Pani, no tak, to znam. To jest jakiś przypadek kliniczny, znam to z różnych opisów, co prawda. Nigdy nie była dobra, sama to, można powiedzieć, nie wiem, może Pani się zatknęła, może nie. Pokazany jest mechanizm. Wszystko opisane jest badane. Jedynym krajem, to małą wyspą, która się przeciwstawiła olbrzymowi, to jest dokładnie tak. To jest olbrzym Stanów Zjednoczonych. Jest wyjątkowa i po obejrzeniu tego filmu czytałam statystyki. Jednak zdradzę, co się dzieje w tym filmie i na czym polega agresja, bo to jest film oparty o prawdziwe wydarzenia, coś takiego się w Anglii zdarzyło, że starsza sobie dzieci dziecka, to młodszych bohaterów tego filmu nawet starsze dzieci starsze od ofiary czyli homoseksualistów, młodsze dziecko, no ale na to się załapało i takie wydarzenie zdarzyło się według statystyk, które znalazłam raz w XX wieku. Nazwiska więc, z Arenas na Arenas w ten sposób bo już na liście tych, którzy są poszukiwani tego typu zamordowanie młodszego dziecka, bo owszem, zdarzyło się w XX wieku morderstwa przez starsze młodsze dzieci przez starsze, ale zwykle było to jakoś bardzo wyraźnie umotywowane. Tutaj tej motywacji zupełnie nie widzę. Pewnie nie wiadomo, dlaczego to się stało. Ta opozycja na Kubie bywała silniejsza. Wydaje się, że też tego nie wiedzą osoby, które pracowały z prawdziwymi sprawcami tego wydarzenia. Zbytanie czasu w więzieniu na Białorusi czy na Kubie. Dziwnego, że reżyser filmu nie wiedział. To też psychologowie, którzy badali przecież takie dzieci, które dlatego naprawdę dokonały, też się głowie powinni na tym, co to
się stało i dlaczego tak się stało i dlaczego tego nie dostał. Przypuszczam, że znalezienie przyczyn w ogóle jest bardzo trudne, no ale... Ale w tym przypadku, patrząc na ten film, w ogóle tam nie ma żadnej przesłanki rozsądnej, żadnego rozsądnego wyjaśnienia, dlaczego to się stało. To postrzega to pani jako brak tego filmu? Jako wady? Myślę, że tak, bo on niczego zupełnie nie wyjaśnia. On pokazuje straszne wydarzenie, bardzo wyjątkowe wydarzenie. To są wydarzenia, które się w Polsce nie zdarzyły. W Polsce czegoś takiego w ogóle nie było, a to wydarzenie jest przeniesione na Polskie, przeniesione do Polski. Niczego nie wyjaśnia. A tropik, nie psycholog, znajdzie tam. Na przykład rodzina, matka w okropnym stanie, czy to depresja, może nie, ojca w ogóle nie ma, brak pieniędzy. Żyją to całe otoczenie. Nie już jest patologiczna rodzina, bo tego nie wiemy, prawda? Albo trop. Następne dziecko, które się opiekuje z niepełnosprawnym ojcem. Ludzie lubią sobie uporządkować coś. Właśnie ludzie wychodzą z kina, ja nie słucham rozmów, ale jestem pewna, że to są rozmowy. Ta jedna mówi tak, szukałam odpowiedzi, dlaczego? Inne nazwisko. Potem to odsyła mnie, tam jakaś muzyka przez pół godziny grała i mówi sobie. To jest, bo to człowieka bardzo porusza ten fakt. I człowiek chce wiedzieć, dlaczego coś takiego się stało. No choćby dlatego, żeby jeśli ma dzieci lub wnuki, to żeby nie dopuścić do czegoś podobnego, no może nawet nikomu nie przychodzi do głowy, że coś takiego się zdarzy, ale żeby nie dopuścić do jakichś... No tak, a w ogóle ludzie szukają życzeń. Taka nasza jakoś poradzić, taka nasza natura. Uporządkować oczywiście, to więc łapią się tego, co widzą. Skoro pokazał się, no to jeszcze gorzej, że się łapią. To, co tam jest pokazane, w ten sposób nie wyjaśnia tego, co się na końcu dzieje. Już nie mówiąc o tym, że gdyby się gdyby wyjaśniało, to przecież na świat byłby pełen małych morderców. To bo takich morderców jest pełno i takich doświadczeń dzieci mają. Jest pełno dzieci, które mają takie doświadczenie. A ja teraz zapytam o tą konkretną scenę. Jest taka scena, gdy jeden z chłopców, który zajmuje się ojcem, zanim wyjdzie, wali go, uderza go kilka razy w twarz. Ja nie wiem, czy to zaraz jakiegoś rytuału, potem pomyślałam, czy to miało być coś nadzwyczajnego, co się zdarzyło tego dnia i twórcy nam chcieli pokazać, a potem myślałam, może nie, może to był taki jakiś... No właśnie, tam jest kilka takich, to nie tylko to, a ta dziewczynka, która pija wrząt, to jest też taki zupełnie niewydolna promerza. Sadystyczna, prawda? Sobie przeciwko zdaniu. Jest tam kilka takich, zanim się dzieje ta okropna zbrodnia, to te dzieci wykonują kilka takich dziwnych rzeczy. Mają kilka bardzo dziwnych, widzimy bardzo, kilka bardzo dziwnych zachowań, które też w żaden sposób. Nie wiemy dlaczego. Nie mają tych zachowań, to żadnego dalszego ciągu. To jest taki, pojawia się jakiś taki epizod agresywny wobec siebie lub innych. I już. To był historyczny taki moment. Ciekawe, czy właśnie to muszę zadać pytanie twórcom filmu, czy autorowi scenariusza, czy ktoś to konsultował z psychologiem, dzieciakiem? No może, ja tego zupełnie nie zrozumiałam, zupełnie. Niestety prowadzę takie obawy, nie wiem dlaczego, nie wiem, dlaczego on bije tego ojca, nie wiem dlaczego oni się w tak okrutny sposób zachowują wobec tej dziewczynki, nie wiem dlaczego ta dziewczynka pije gorącą wodę. Ale oczywiście ekonomicznie. Chociaż jeszcze to zachowanie wobec tej dziewczynki, no to jeszcze można myśleć, że to jeden się przed drugim popisuje i to eskaluje. Bardzo stawiali.
Duża agresja jest teraz. No, ale przede wszystkim narkotyki. Coś ponakręcały i się szantażują, ale także agresji słownej. W ogóle niesamowite zderzenie jest języka, jak które mówią między sobą dzieci, a potem ta uroczystość wręczenia. I to takie, jak się wydaje, język umładzony, nieprawdziwy, jakiś z innego świata, z innego poziomu, prawda? Gdy ten realny język tych dzieci tam jest zupełnie, zupełnie czym innym. W ogóle ta droga do szkoły. Przejąć tę pałeczkę rewolucji i dalej ją kontynuować. Ale fakt, to już ją kontynuuje od 2020 roku. Państwa, czytajcie w dzisiejszym Wysokich Obcasach. Nie wiadomo, nie wiem, na ile rozmowy. Z naszym gościem rozmowę przeprowadziła Agnieszka Jacewicz, a my zaraz wracamy do Państwa, bo mnie nie zależy, w sensie, że podejmuję decyzję w jakichś może kluczowych, tylko sprawa się z Zdrowiem na razie. Ale zdrowie które się nie pozwalało, zmarł mając lat 90. Także te baby w Orange na Konstytucji Plac ściemniają. 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 Jest tym miękkim elementem.